na oblocie, a młodzież tutaj wychodzi do wolierki. Teraz zacznę oblatywać młode, bo one jeszcze nie latały. Ten przedział jeszcze w ogóle nie był wypuszczony. Także dopiero teraz zaczną być oblatywane. Mam nadzieję, że się fajnie oblatają do lotów. O, mają trochę czasu. Także ostatni taki lęk teraz młodych jest odkładany i przeznaczany do lotów. O, tu jest dosyć ciekawy młody. O, zobaczymy, jak się będą spisywały. Słyszą mnie i wychodzą na wolierkę. A stare, tym razem samczyki latają, wcześniej samiczki. Słoneczko nam wychodzi, robi się pogoda. Loty starych trwają, ale już powoli przygotowania do lotów młodych. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby gołębie były zdrowe i w dobrej kondycji, a potem trzeba po prostu dawać wodę i karmę i polecą. Więc tutaj na karmę akurat tak sobie wymyśliłem Natural Biotic i formułę także z magnezem moim młódkom podam. No i do tego jeszcze podam Orego Vet. Orego Vet, po prostu żeby miały, to jest oregano po prostu w płynie. O, taka ilość. To jest ta karma jeszcze raz zbliżona. I do osuszenia troszeczkę Proimmuno. To tak dosłownie troszeczkę. Musiałbym jeszcze olej podać. O, tyle, żeby się tylko to osuszyło i wymieszam. O, i to jest karma dla młodych, dobre bakterie, głównie dobre bakterie właśnie. Jesteśmy z Wikusią tutaj w gołębniku przy rozpłodzie. Pokaż tego białego. Jeden tam jest piskion. Tak? Tak. Ej, chodź. Chodź, widać tam piskonta. Widać. Ojejku, czemu ona ma tyle jajek? Daj mi piskonto. No jaki malutki. Uśmiech piskaczku. No. A, tu sypiemy karmę gołąbkom rozpłodowym. Wyglądać. Tak, daj go mamusi. Pięknie wygląda. No. Oddaj go mamusi. O, to mamy takie pisklaki. A tu troszeczkę mniejsze. Gdzieś za 10 dni będą do odłożenia. Po jednym je porozkładałem. Tu kolejne od rodziców już wyśkiewają, a drugi z gniazda wziął się do jedzenia i wcina, a ten drugi wychciewa łobuz. A idzie teraz jeść, a jedzą.
resztę karmy damy do wiadra, bo one se pobierają. Generalnie karmię z karmników, a resztówkę nie będę przecież tego brał z powrotem. O, tu po starej z 13 roku, jeszcze młody, to zostawiłem, są rozłożone po jednym. Takie są po starej mojej super samicy rozpłodowej. Tam z Van Luna. Pikusia pomaga tatusiowi. Co tam niesiesz? Co tam masz? Karmę. Dla gołąbków? Tak. Dobrze, i Paulinka też niesie. Dobrze, chodźcie. Dzisiaj mamy 7 lipca. 7.07. I tutaj ja zaczynam oblatować. Wypuściłem wczoraj pierwszy raz młodziaki. Jedne siedziały tam na gołębniku. O, uczą się wchodzić. Także 7 lipca pierwszy raz są wypuszczone. No wczoraj były pierwszy raz, dzisiaj drugi raz są wypuszczone. Także mam nadzieję, że będą się fajnie oblatywać. Zobaczymy. O, mają siatkę, żeby sobie wychodziły. Tak to wygląda. Siateczka i sobie wychodzą. Wikusia tutaj, pokaż jak karmisz gołąbki z rączki. Przyjdą. O, Wikusia karmi gołąbki. Wniosła jedzonko. Jeden przedział Wikusia nakarmi, a drugi przedział nakarmi Paulinka. Mamy na szczęście dwa przedziały. Uważaj, żeby ci się wiaderko nie przewróciło. A będą, patrz, będą ci jadły z rączki, one cię już znają. Daj im z rączki. Dasz z rączki, czy chcesz z karmnika, tak jak tata, tak? Możesz im to wszystko dać. O, jak ładnie jedzą. Mam jeść z wiaderka. Z wiaderka im dasz jeść? Pięknie jedzą, no. To im dawa jeść. Tu drugi przedział. I tu karmi Paulinka. Chcesz zobaczyć, jak karmi Paulinka? Aha. A mogę do jej iść? Twoje już pokarmione? Moje tak. Moje już po kamponie. Wysypałam nim całe. Aha. Nawet. O, i drugi przedział karmi Paulinka. No. Także dziewczyny karmią tutaj gołąbki. Kusia sprawdza jajka. Jak sprawdzasz jajeczko? Tu tam jest. Sprawdzasz czy tuka? Dasz gołąbkom jeść? Nasypasz gołąbkom jeść? Tak. Kusia ma wiaderko. Przyniosła dla gołąbków. No i Wikusia daje gołąbkom jeść. A można tak? Tak, można z wiaderka, no. No dobrze. O, pomogę ci. Ja ją wiem powoli. Powolutku i tak? Uważam. No, uważasz? I, o, i na całego. Ładnie. Da, jeszcze do drugiego przedziału. Czekaj, zamkniemy. Gotowe. Tu mamy parę młodziaków takich większych. Jakby ktoś z kolegów chciał do rozpłodu, bo był tu wczoraj kolega, zabrał sobie do lotów te młodsze, a te starsze zostały, ponieważ one już zdążyły lotki zrzucić.
Tam mamy wodę, Wikusia tutaj, dźwigasz pod... O tak, to się dźwiga. No, pomogę ci. Tak, ładnie. I sypiesz. O, a to się przewraca, wiesz? Nie ciężko. No tak krzywo stoi, czekaj, muszę go lepiej postawić. I nasypaj. A wiaderkiem, tak jak przedtem sypałaś, umiesz? No. Upsy. Ups, równo, tak żeby się nie wysypywało, no. Tak. Pięknie, brawo. A reszta do wiadra, wsypaj. Tu jest wiadro, wsypaj resztę do wiadra. I jest puste wiaderko? A, pokaż. Puściutkie, no. Ale chcemy zobaczyć, posłuchać jajka. Pisklaczków chcesz zobaczyć? Jajka chcesz posłuchać? A, Wikusia sprawdza, czy się kluje. Nie stuka? Jeszcze nie stuka? Jeszcze, ale jest mocno zagrzany. No, uszkiem się sprawdza, tak? No, tu Wikusia tatusiowi pomaga. Ale ja chcę je zobaczyć, tam piskoczka. Piskoczka chcesz zobaczyć? To sobie zobacz. Tam jest chyba. Zobacz, czy mają wszystkie obrączki, bo może obrączki trzeba założyć jakiemuś. Ale tam jest mały. Mały? Że on tam... Dziubła mnie. Mamusia cię dziubła? A to po starej samiczce z 12 roku, super lotniczce, no. Wyciągnąć, pomóc? Wyciągnąć. Dziubię ciebie ona. No. I chyba ona jest zła. Taki pisklaczek. O, cię mam. Na obrót ją się. Tak ona była. Ma dwa nóżki, język. Umie chodzić? Nie. Jeszcze mam tylko... Tam wszystko zdrowe tam ma. Wszystko zdrowe? Może tam... Może otworzyć jej dziubek i dać tam lekarstwo jej. Ale zdrowy gołąbek jest, o. Możesz jej tam dać lekarstwo? Nie, nie trzeba lekarstwa. Dlaczego jej? Bo jest zdrowy. Ma je tam. No to sobie wyciągnij. Ale nie mogę, no bo się boję wzięła. Nie znowu, ona to jest tatuś. Może cię nie uderzy, zobacz. Uderzy może. Proszę. A gdzie jest jego mamusia? Je, obiadek. Poszła po jedzonko. Kupy wziął, no. Miał białe pazurki, no. Ale... Dlaczego wziął kupy? Ładnie rośnie, o. Dlaczego wziął kupy? No, pazurkami. Dlaczego wziął kupy pazurkami? Tak się zdarzyło, no. Także po jednym porozkładane są. Co tam jest? Tam jest jajoś na gołąbek. Chodź zobacz, wyciągnij. On już chodzi. O. Łap go! Uciekł piskaczek! Zobaczy, czy tam jest jakiś pisklaczek? Tam! No dobra, zobaczymy. Tam coś... Jesteś mama. Tak, jest! Zgadłaś, zobacz. A możesz mi go dać? Ale obydwa! Daj mi obydwa! Masz drugi. Musisz je pooglądać, tak? Też mieści. Zrobię jakąś nóżką. No. Zrobię jak jakąś nóżką, ale ma małą pupę. A co tam ma? A tam ma jedzonko? Tak. Ale mało jedzonka? Mało? Jeszcze sobie nie pojadł. Mało.
Ten na przykład od wczoraj nie wszedł. Siedzi tu na wolierze od gołębi rozpłodowych. Mam nadzieję, że 1-2 dni znajdzie gołębnik gdzie wejść. Ważne, że się nie stracił. Jak go sobie pochodzi, o to za niedługo będzie latał. Mamy tam te 1,5 miesiąca do lotów młodych. Także nauczy się do tego czasu chyba wchodzić, o ile go coś wcześniej nie zeżre. Przedni są ciężkie, młode się rozchodzą po dachach, u sąsiadów, na drzewach. Siadą wszędzie dosłownie, ale 2-3 dni powinna się sytuacja uspokoić. No i gołąbki sobie latają na oblocie, musiałem stare wypuścić. Na młodzież szwenda się po dachach. O, tu gdzieś jakiś sobie lata, nie umie wejść. O, i na dach. Dobrze, chociaż tam posiedzisz, zgłodniejesz, to przyjdziesz. Także tak na razie wygląda forma moich młodych. Siedzą na dachu i próbują wejść, znaleźć wejście do gołębnika. A stare latają. Przygotowując się do lotu. To a propos są samiczki, a propos ciężkiego sezonu i wielkich strat, no to tak wygląda stadko moich samic. Na razie jest czym lecieć. Jeszcze przesiaduję, tu jest jeden rozsypany. Po oblocie wdowcy znalazł się kolejny. Tu w rogu też siedzi sobie jeden. Na dachu kolejny. No i tak sobie gdzieś tu posiadują na chałupie u sąsiadki. Parę dni trzeba im dać, żeby się zeszły.